Myślę, że profilaktyka zdrowia w takim szerokim rozumieniu jest bardzo ważna dla naszych słuchaczy, dlatego że trafili do szkoły policjalnej o profilu medycznym. W związku z powyższym, oprócz tego, czego uczą się w szkole, wszelkie różne tematy związane z szeroko pojętą profilaktyką, a w tym zakresie z profilaktyką i leczeniem raka piersi, no jest dla nich tematem bardzo, bardzo istotnym. Na sali są zarówno młode kobiety, jak i młodzi mężczyźni, gdyż temat dla obu stron jest niezmiernie ważny, dla mężczyzn szczególnie w kierunku swoich przyszłych żon czy partnerek. Także jakby zdobycie wiedzy szerszej w kierunku profilaktyki raka piersi, myślę, że stanowi dla nich takie dopełnienie naszej edukacji w szkole. Takie zajęcia odbywają się z zakresu anatomii. Nasz nauczyciel ma też szereg fantomów i materiałów dydaktycznych, gdzie ta tematyka nowotworowa jest poruszana, szczególnie na tych kierunkach stricte medycznych, czyli technik masażysta, technik farmaceutyczny od strony farmakologii, technik usług kosmetycznych. Takie fantomy, które dzisiaj też prezentuje nam Olsztyńskie Stowarzyszenie Amazonek, posiadamy w swoich zasobach szkoły i nasz nauczyciel, pani Joanna Turkoć, takie zajęcia praktyczne również prowadzi. Natomiast goście, którzy do nas przychodzą co roku, panie z Olsztyńskiego Stowarzyszenia Amazonek, na pewno podbijają, podkreślają wartość profilaktyki i rozszerzają nam tą wiedzę w tym zakresie. Dziękuję bardzo.